Witam wszystkich serdecznie, tu Paweł SQ9 NRF. W dzisiejszym chciałem Wam zaprezentować moją nową konstrukcję antenową. Jest lato, okres wypraw radiowych. Postanowiłem wykonać antenę typu Magnetic Loop w moim autorskim wykonaniu. Oczywiście bazowałem tutaj na rozwiązaniach dostępnych w sieci, jak również na jakichś rozwiązaniach fabrycznych. Całość wyszła w ten oto sposób. Postaram się w kilku ujęciach pokazać szczegóły konstrukcyjne tej anteny. No i oczywiście zaraz omówię konstrukcję tej anteny. Jeżeli jesteście zainteresowani filmem, zapraszam do oglądania. Więc całość w bliższych detalach wyszła w ten oto sposób. Do zamontowania anteny użyłem statywu fotograficznego. Nie jest to jakiś drogi statyw. Generalnie teraz jest ustawiony na 3/4 wysokości. Jest możliwość jeszcze o pół metra podnieść wszystko do góry, więc całkiem wysoko. Statyw ma blokadę, można puszkę tutaj z kondensatorem zdemontować. Tak jak w szczególe, który wkleję za chwilę, przykręciłem tutaj uchwyt, do niego jest rurka z przyłączem gwintowanym FI20. Tu jest kolejne połączenie skrętne i pętla Faradaya wykonana z płaskownika. U góry na razie na trytytce, docelowo będzie tam rzep, tak żeby można było tutaj pętlę promieniującą przymocować ze sprzęgaczem pętli. Jeżeli chodzi o przyłącza gniazda UC1, użyłem tutaj kabla Ultraflexa. Myślę, że jeżeli ktoś chciałby zrobić tą pętlę bardziej taką sztywniejszą, może mniej poręczną, ale bardziej sztywną, mógłby użyć tej kabla H1000 z żyłą w postaci pręta bądź rurki. Wtedy konstrukcja byłaby zdecydowanie sztywniejsza. Jednak myślę, że to rozwiązanie jest całkiem dobre, ponieważ kabel linkowy można zwinąć w pętlę i łatwiej można go transportować. Kondensator strojeniowy. Na razie jeszcze nie nanosiłem skali, ponieważ myślę, że docelowo będzie tutaj większe pokrętło, żeby precyzyjniej dokonywać regulacji zmiany częstotliwości. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to sam kabel jest żyła linkowa, do tego jest izolator spieniony i mamy folię miedzianą i do tego jest jeszcze ekran. Oczywiście jedno i drugie przyłącze jest zwarta żyła z ekranem, żeby wykorzystywać tutaj całkowitą powierzchnię promieniującą tego przewodu. Tak to mniej więcej wygląda. Przyłączę UC1 do podłączenia kabla. Jeżeli chodzi o średnicę tej pętli sprzęgającej, to jest 20 cm. Wstępne pomiary tutaj tego kondensatora, jest to około 150 pico. Pokazują, że antena pracuje dokładnie od około 10 MHz do 27500. Z tego co tutaj pomierzyłem, częstotliwość pasma 10 metrów niestety się nie stroi. Myślę, że gdybym zmniejszył pętlę tutaj na mniejszą, mógłbym bez problemu dostroić ją do wyższego zakresu. Może teraz kilka przebitek z montażu tej anteny. Zobaczycie, w jaki sposób wykonałem poszczególne szczegóły konstrukcyjne. No i spróbujemy podłączyć analizator. Zobaczycie, w jaki sposób się ta antena stroi. Puszka z kondensatorem już prawie gotowa. Mamy zabudowany kondensator, dwa gniazda po podłączenie pętli sprzęgającej, kondensator zmienny. No i uchwyt do statywu. Sam kondensator. Zobaczymy, jaki zakres częstotliwości będzie obsługiwał.
Zawsze można dodać przełącznik z dodatkowym stałym kondensatorem, no i wspomagać tutaj pojemność i rozszerzyć zakres pracy anteny. W następnym kroku zabieram się za montaż u góry przyłącza pod stelaż pętli. Wymyśliłem to sobie tak, kupiłem takie złączki, zabuduję. Będzie to łączone z kilku części. No i na samej górze będzie zabudowana pętla. Samą pętlę Faradaya mam już gotową. Posłużyłem się tutaj gniazdem UC1 na specjalnym izolatorze. No i wykonałem to z takiego grubszego płaskownika. Generalnie im większa pojemność tego elementu, tym lepiej. Powierzchnia tego elementu, tym lepiej. No zobaczymy, jak w pierwszym kroku będzie się to spisywać. No i montaż do szczytu stelażu. No i do tego będzie montowany kabel, który będzie przyłączony w punkty tutaj tej puszki strojeniowej. No i mamy przyłącz już zamontowaną. Całość będzie rozkręcana. Składała się z kilku elementów. Może jeszcze chwilę o kosztach. Jeżeli chodzi o koszt wykonania takiej anteny, no, można przyjąć, że koszt wykonania nie powinien przekroczyć 300 zł, może i taniej. Generalnie ja większość elementów tej anteny wykonałem z posiadanych elementów. Musiałem kupić puszkę, przyłącza. Całość praktycznie elementów posiadałem. Kabel, może nowe gniazda. No i statyw. Wykorzystałem jeden ze statywów, jakie posiadam. Podłączmy analizator. Mamy odcinek kabla RG58 podłączony do analizatora. No i generalnie to, co tu widzimy. Ustawiłem wstępnie zakres 9 mega do 30. Jak widzicie, częstotliwość, w której antena łapie rezonans, jest w tym miejscu. Spróbujemy przejechać i zobaczymy, w jakiej częstotliwości tutaj antena ma rezonans. Nie jest to dość precyzyjne, ale ja tutaj wstępnie ustawiłem około 14 MHz 0,40. Na chwilę obecną tutaj przynajmniej marker zatrzymał się na takich wartościach. Ja spróbuję, może w pierwszym rzucie spróbujemy pokazać, w jaki sposób przesuwa się częstotliwość rezonansowa tej anteny po wykresie, a potem zbliżę dany wycinek, no i zobaczymy tu już bezpośrednie wstrojenie częstotliwość. Mamy wykresik. Co jeszcze jest istotne? Tak, widzicie, w tej chwili dotykam tutaj pokrętła kondensatora. Jest ono izolowane, ale jak widzicie, jest oddziaływanie. Więc myślę, że zastosowanie większego pokrętła też spowoduje, że to oddziaływanie będzie mniejsze. Ale spróbuję teraz przesuwać delikatnie częstotliwość. Jak widzicie, wykres się zmienia. Spróbujemy teraz przesunąć możliwie wysoko. Zobaczymy, jak daleko tutaj zmienia się częstotliwość tej anteny. Teraz się już nie zmienia. Spróbujmy podjechać. Zobaczymy, jaka to jest częstotliwość. Nie wiem, czy zauważyliście, że im wyżej antena jest dość duża i im wyżej, tym częstotliwość tutaj tego rezonansu jest szersza, a im niżej jest ten
wykres bardzo wąski, więc szerokopasmowość anteny jest dużo mniejsza. Sprawność tej anteny, ja ją wykonałem, jeżeli chodzi o samą pętlę. Długość pętli to jest 3,60, mniej więcej 1,10 m to jest średnica pętli. Jak widzieliście, nie jest ona równomiernym okręgiem. Może nie jest to krytyczne, ale istotna jest tutaj długość tej pętli. Gdybym zwiększył długość pętli dwa razy, podejrzewam, że przy tej samej pojemności kondensatora można byłoby zdecydowanie zejść tutaj z pracą, z zakresem pracy dużo niżej. Spróbujmy się dostroić z powrotem. Do około 14. Spróbujmy może pierw zjechać markerem do tej wartości, a potem zbliżymy się bezpośrednio. Zdecydowanie w przypadku takiego manualnego strojenia, jakiego dokonuję w tej chwili, dobrze jest mieć analizator, zestroić sobie antenę na daną częstotliwość, no albo posłużyć się tak zwane wstrojenie w maksymalny odbiór tutaj na odbiorniku. W taki sposób też można precyzyjnie antenę zestroić, co pokażę może na sam koniec na testach anteny. No i mamy wykres bezpośrednio dla pasma 20 metrów. Jak widzicie, dotykam teraz kondensatora, ten rezonans się troszkę zmienia, więc no jest to dość kłopotliwe, jeżeli chodzi o samo dostrojenie, ale można sobie tutaj poradzić. Powolutku stroję kondensatorem i ten zakres się zmienia. No, praktycznie jesteśmy tutaj już no i mamy 14,090, 1,27, 43 omy. Tak to mniej więcej wygląda. Może zostawimy tą częstotliwość, tak żeby potem zobaczyć na tej częstotliwości bezpośrednio w odbiorniku. Może jeszcze o samej pętli sprzęgającej. Tak jak widzicie, została ona wykonana z płaskownika. Płaskownik ma około 30 mm szerokości, grubość to jest około 2,5 mm. Jest to dość duży element, jednak im on jest większy i wykonany jest w takiej formie, tak jak tutaj, tym dobrość całego układu powinna być dużo lepsza. Są też rozwiązania pętli sprzęgającej wykonane z kabla RG58. Stosowałem kiedyś takie wykonania dla zakresu 50 MHz w troszkę mniejszej antenie o średnicy 0,5 metra i oczywiście też spisywało się bardzo dobrze. Jednak w tym wykonaniu chciałem zastosować już takie konkretniejsze rozwiązanie, które na pewno umożliwi tutaj uzyskanie dużo większej sprawności układu. Wracając jeszcze do kwestii BHP, anteny magnetyczne emitują 90% fali magnetycznej, pozostała część to jest pole elektryczne, w odróżnieniu do anten konwencjonalnych. Pole magnetyczne, jak wszyscy wiecie, jest bardzo szkodliwe, stąd też stosowanie tego typu anten wymaga tutaj odpowiednich środków bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich to jest zachowanie odpowiedniej odległości od anteny i co najważniejsze, nie używanie dużych mocy. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię samego promieniowania tej anteny, główna wiązka promieniowania anteny nie jest prostopadła, a równoległa do płaszczyzny pętli, która jest tutaj zamontowana. Stąd też używając tego typu antenę należy mieć na uwadze, żeby tak ją ustawiać, żeby operator, osoba, która siedzi w pobliżu takiej anteny, nie znajdowała się na bezpośredniej wiązce tutaj promieniowania tej anteny.
Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie własności tej anteny, anteny magnetyczne w odróżnieniu do klasycznych rozwiązań charakteryzują się tym, że można je stosować w pomieszczeniach. Nie są one wrażliwe tutaj na zabudowę w postaci ścian żelbetowych. Jedyne miejsce, gdzie te anteny się nie sprawdzą, to jest na przykład blaszany garaż wykonany tutaj z blachy stalowej. Jeżeli na przykład mielibyśmy garaż wykonany z blachy aluminiowej, spokojnie moglibyśmy tą antenę używać wewnątrz i fala magnetyczna wychodziłaby bezpośrednio przez ścianę tego garażu i moglibyśmy tą antenę używać również w blaszanym garażu, może w blaszanym, w aluminiowym garażu, który jest wyłożony blachą aluminiową. To jako ciekawostkę. Dobra, to może tyle. Przejdźmy teraz do testów. Przeniesiemy się do mojego radioszeku i spróbujemy tą antenę podłączyć pod radio. Zobaczymy, jak ona odbiera i nadaje. No i mamy antenę przeniesioną do pomieszczenia. Zobaczmy, jak ona pracuje. Mamy tutaj częstotliwość emisji FT8 w paśmie 20 metrów. W tej chwili pracujemy tutaj odsłuchowo na antenie Talub z pasma według SP7 LA. Poziom sygnału, jak widzimy, jest dość mocny dzisiaj. Praktycznie 5,9 plus 10 dB. Anteny nie przestrajałem. Jest zestrojona na około właśnie 14,070. Spróbujemy teraz przełączyć bezpośrednio na antenę magnetyczną. Jesteśmy przestrojeni. Widać, siła sygnału zmalała. Ale mniej więcej mamy porównanie. Antena o pętli około 83 metry, a antena magnetyczna. Spróbujemy się przełączyć z powrotem. Spróbujmy znaleźć jakieś stacje foniczne. Zobaczymy, jak to jest na innych sygnałach. Podejrzewam, że będę musiał się już tą anteną podstroić, ale przy okazji sprawdzimy, jak pracuje tutaj antena, jeżeli chodzi o szerokopasmowość. Cały czas antena magnetyczna. Ok, przejdę na statyw i widzimy się za chwilę. Ok, antena magnetyczna w tej chwili. Antena Delta Loop. Ok, spróbujemy się teraz wstroić pętlą. No i spróbujmy dostroić się do częstotliwości pracy. Stroimy, stroimy. Jak widzicie, zbliżamy się do częstotliwości pracy. Ustrajamy się z powrotem. No myślę, że lepiej już teraz nie będzie. Zobaczmy jeszcze jakieś inne sygnały.
alle Modi vertreten, aber du hast recht, das ist contestfrei. Ne? Das ist dann immer meine letzte Rettung. Hast du vollkommen recht. Gut, dass du das noch erwähnt hast. Also da gehe ich tatsächlich dann hin und wieder. Bardzo mocny sygnał, jesteśmy od strojeni. Und dann mal auf ein Wiederhören. Grüße hier von der Insel Brač. Wir sind hier 20 Kilometer vom Festland entfernt, auf der Insel Brač zu Hause. Und Station hier ist übrigens ein 7610 Kilowatt an einer Beam-Antenne. Die steht so 20 Meter hoch und 57 Meter über dem Wasser hier an der Nordküste. Zróbmy test strojenia. Tak jak widzicie, współczynnik jest około 1,2. Moc wyjściowa to jest około 4 W. Spróbujemy teraz zwiększyć moc. Około 5 W. Około 40 W. Jak widać, kondensator daje radę. Nie będziemy tutaj już kombinować. Przypomnijmy, że jesteśmy w pomieszczeniu. Jak również ja jestem też niedaleko anteny. Stąd też może nie będziemy stosować aż tak dużej mocy w takiej bliskiej odległości. Teraz wykonywałem pomiarów właśnie z wyłączoną skrzynką antenową. Początkowo tutaj układ troszkę nie pomagał i powodował, że nie mogłem się dostroić. Przy strojeniu tego typu anteny jest też bardzo to istotne, że nie potrzebujemy mieć skrzynki antenowej. Praktycznie sama antena jest obwodem rezonansowym przestrojalnym. Możemy ją dostosować, dostroić do częstotliwości pracy dowolnej i praktycznie uzyskać tutaj współczynnik dopasowania bliski jedności. Ok, przejdźmy jeszcze. Jak widzicie, mamy precyzyjne dostrojenie w pobliżu tej częstotliwości. Bardzo dobry odbiór. Stacje europejskie. Zróbmy może jeszcze test łączności. Jak widzicie, antena została dostrojona. 14800, dokładnie 1,25, 47 ohmów. Próbujemy teraz na częstotliwości FT8 zrobić jakieś łączności małą mocą, może 5 W. Spróbujemy zawołać, zobaczymy, czy uda się nawiązać jakiś kontakt. Jesteśmy. Spróbujmy zrobić test zestrojenia. SWR11. Moc niecałe 5 W. Spróbujmy. Wyłączymy głośnik. No i spróbujmy zrobić jakieś łączności. Obróciłem sobie antenę bokiem. Mamy stację z Chorwacji. Spróbujmy zawołać. Wołamy. Zobaczymy, czy stacja odpowie. Odbieram ją na minus 12.
Jeszcze jedna próba. To prawda, anteny nie ustawiłem kierunkowo na Chorwację, ale powiedzmy, że bardzo blisko. No i się nie udało. Spróbujemy zawołać CQ. Zobaczymy, czy ktoś się zgłosi. No i mamy pierwszą stację. Stacja z Niemiec. Odbieram ją na minus 3. Zobaczymy, jaki raport mi potwierdzi. Minus 19. No można było się spodziewać, że sygnał będzie słabszy, ale jak widać, całkiem dobrze. Zaraz łączność będzie zalogowana. Spójrzmy jeszcze na PSK Reporter, jak to wygląda. OK4 minus 13, DEL 8 minus 13, Francja minus 9, Anglia minus 13, minus 9, Anglia 13, minus, minus 13, minus 15, minus 14. Co ciekawe, siła sygnału jest dość równomierna. Antenę mamy ustawioną mniej więcej teraz północ-południe, więc nie bezpośrednio w tym kierunku. Praktycznie w tym kierunku zysk ma dużo mniejszy. Gdybym ją ustawił prosto, powinno być dużo lepiej. Spróbujmy odświeżyć. Zobaczymy. Może przybędą jakieś nowe stacje. Minus 9. Minus 24. Minus 21. Minus 24. Minus 16. Minus 16. OK. Jak widać, stacja kolejna. ERA2AL. Odpowiemy. Jak widać, antena pracuje dość wydajnie. Co najważniejsze, jak widzicie, moc wyjściowa to jest około 10 W w tej chwili. Zobaczymy, czy uda się nawiązać łączność. No mamy minus 17, jest potwierdzone. OK, to może na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do zbudowania własnej konstrukcji, do testów. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do innych filmów. Jeżeli film Wam się podobał, dziękuję za łapkę w górę. Pozdrawiam i do usłyszenia. 73, cześć.